Dzień dobry, zapraszam do wspomnień. Może to już Państwa nudzi, ale my z uporem maniaka dalej pokazujemy informacje z 1994 roku. Serwis sprzed 28 lat jest naprawdę ciekawy, bo pokazuje ten dawny Szczecinek. W ciągu tych 28 lat miasto zmieniło się, a także zmienili się ludzie, którzy mieli na niego wpływ. Na pewno interesujące są informacje mówiące o przebiegu obrady Rady Miasta. A te w większości przypadków bywały bardzo burzliwe. Często dochodziło do rozmaitych przepychanek słownych, niekiedy bardzo mało parlamentarnych. Hitem było wystąpienie jednego z radnych, zaczynające się od słów „jaja sobie robią”. A dziś ze zdumieniem przecieramy oczy. Popatrzmy, jak nasi dziennikarze radzili sobie z tymi problemami. Dobry wieczór Państwu. 31 stycznia 1994 roku w serwisie informacyjnym Telewizji Zachód wita Angelika Ryabinow. W piątek 28 stycznia 1994 roku odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta. Zasadniczą jej część zajęły kłótnie i dywagacje radnych przywoływanych do porządku przez przewodniczącego Rady. Między załatwianiem prywatnych spraw zgromadzonym udało się podjąć kilka brzemiennych w skutkach decyzji w formie uchwały. W ten sposób usankcjonowano prawnie nowy podatek od psa, który wyniesie 130 tysięcy, w odróżnieniu ten sam podatek w gminie Kamień Pomorski wynosi 70 zł. Ulgi przyznano emerytom i rencistom, koniecznie samotnym. Drugą sprawą, której radni poświęcili swój cenny czas, był podatek od środków komunikacji i ewentualne ulgi. Przegłosowano maksymalne stawki zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, a także zatwierdzono 40% ulgi dla posiadaczy samochodów z katalizatorem i napędzanych gazem. Następną dyskutowaną i głosowaną sprawą były podatki od nieruchomości i w tym przypadku przegłosowano stawki maksymalne w wysokości 1300 zł. Radni odrzucili propozycję ulg podatkowych. Na zakończenie konstruowania przychodów do budżetu ustalono jeszcze opłaty targowe przy spółdzielni Warcisław. Będą wynosiły one odpowiednio 70 tysięcy i 100 tysięcy złotych za stoisko powyżej 5 m². W tej samej uchwale zdecydowano, że prowizja dla Warcisławia będzie wynosiła 40%. Wypowiedzi radnych w tej części sesji podsumował radny Ryszard Rusielik słowami: „Jaja sobie robią”. Był on jak zwykle ozdobą sesji Rady Miejskiej, zabierał głos prawie na wszystkie tematy, wykazując się niestety brakiem znajomości większości omawianych spraw. Przy okazji dał próbkę braku elementarnych zasad kultury, ustosunkowując się do wypowiedzi pani Barbary Kwak. Co nie omieszkał podkreślić przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Misiakowski, proponując, aby wypowiedzi pana radnego Rusielika nie traktować poważnie. Na tej samej sesji mimowolnie poruszono między innymi sprawę budowy przez firmę Polspan fabryki kleju. Większość radnych, którzy zabrali na ten temat głos, przekonywała, że jest to instalacja praktycznie nieszkodliwa dla środowiska. Orędownikami lokalizacji tej inwestycji w Szczecinku byli radni, którzy wchodzili w skład delegacji wizytującej zakłady płyt wiórowych w Anglii. Wiceburmistrz Matuszak przekonywał radnych, że fabryka kleju będzie zlokalizowana na niewielkiej powierzchni, a tym samym nie będzie szkodliwa dla środowiska. Czyżby wielkość powierzchni gruntu, na której zlokalizowany będzie zakład, miała decydować o szkodliwości lub nieszkodliwości? Taka argumentacja wydaje się naiwną i śmieszną. Jeżeli chodzi o przestrzeganie norm ekologicznych, to firma Polspan dała się już poznać z kompletnej beztroski w tej sprawie, wywożąc w ubiegłym roku do lasu w okolice Przeradzi dziesiątki beczek zawierających silne środki toksyczne, które stały się przyczyną skażenia środowiska. Dobrze by było, aby radni uważniej przyjrzeli się firmie Polspan. W drugiej części obrad Rady Miejskiej podjęto jeszcze kilka ważnych dla mieszkańców miasta decyzji. Przegłosowano uchwałę o warunkach sprzedaży mieszkań komunalnych. Zgodnie z nią, temu, kto wykupi mieszkanie, dokonując jednorazowej wpłaty, przysługuje 40% bonifikata. W
przypadku, gdy chęć wykupu mieszkań zgłoszą wszyscy lokatorzy, bonifikata wyniesie 70%. Jednocześnie uchwalono oprocentowanie w wysokości 5% przy ratach rozłożonych na 5 lat i 6% przy rozłożeniu od 6 do 10 lat. Na koniec radni przegłosowali jeszcze przystąpienie miasta Szczecinka do Stowarzyszenia Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Sesja zakończyła się odpowiedziami członków zarządu miasta na pytania radnych. Pełną relację z sesji Rady Miejskiej przekazaliśmy Państwu w dniu wczorajszym. W sobotę, 29 stycznia w klubie Drzewiarz odbyło się walne zgromadzenie koła Unii Polityki Realnej. W zgromadzeniu prócz miejscowych działaczy UPR wzięli udział zaproszeni goście Grzegorz Albinowski z Koszalina i dr Arkadiusz Klimowicz z Darłowa. W pierwszej części wybrano prezesa koła, którym został ponownie Wiesław Szeląg, któremu udzielono pełnomocnictw w rozmowach z koalicjantami. W drugiej części głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Misiakowski, który w skrócie przybliżył zebranym stan budżetu miasta. Następnie głos zabrali liderzy partii centroprawicowych PC, SDN, RDR, KPN. Politykę samorządu złocienieckiego przybliżył wiceburmistrz Złocieńca. Zgromadzenie zakończyło wystąpienie prezesa koła UPR w Szczecinku, Wiesława Szeląga, który ocenił dotychczasową działalność radnych i zarządu miasta, odwołując się do wyników działalności Stefana Oleszczuka, burmistrza Kamienia Pomorskiego. Już w końcu ubiegłego roku komunikacja miejska zapowiedziała, że ceny biletów wzrosną. Słowo ciałem się stało na piątkowej sesji Rady Miejskiej. W myśl nowej uchwały bilet normalny jednorazowy będzie kosztował 4000, ulgowy 2000 zł. Bilet miesięczny na dni robocze 130 tysięcy i 65 tysięcy, ten sam na wszystkie dni miesiąca 180 tysięcy i 90 tysięcy zł. Bilety sieciowe analogicznie do poprzednich 200 tysięcy i 100 tysięcy oraz 270 tysięcy i 135 tysięcy. Taryfa nocna wyniesie 12 i 6 tysięcy, a bilet u kierowcy 6 tysięcy normalny i 3 tysiące ulgowy. Jak dotąd nie rozwiązano jeszcze koloportażu biletów, których to brak mieszkańcy miasta dotkliwie odczuwają. W tej samej uchwale odebrano dotację dla komunikacji, która pokrywała koszty przejazdów pracowników MOPS-u. W razie gdyby okazało się, że ulice Szczecinka przestaną być oświetlone, powinni Państwo wiedzieć, gdzie szukać winnego. Otóż za oświetlenie szczecineckich ulic odpowiadają minister transportu za drogi krajowe, wojewoda za drogi wojewódzkie i samorząd za drogi lokalne. Samorząd w tegorocznym budżecie przeznaczył na ten zbożny cel 2 miliardy 200 milionów złotych, co podobno nie jest sumą wielką, ale za to nieporównywalną z żadnymi pieniędzmi z województwa i ministerstwa. W takiej sytuacji zakład energetyczny udostępnia energię na kredyt. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wzbogaciło się o zasponsorowany przez mieszkańców miasta kompaktor. Urządzenie do ubijania i zagęszczania śmieci jest już na wysypisku w Trzesiece i czeka na rozruch. Aby uwydatnić zalety tego sprzętu, należy stwierdzić, że kosztował 1 400 milionów i przedłuży żywot śmietniska o całe 10 lat. Teraz można wreszcie zrozumieć podwyżkę cen za wywóz i składowanie śmieci, zaserwowano od 15 stycznia przez PGK. Szczecinecki Zakład Telekomunikacji podłączył już 400 nowych abonentów, a w najbliższym czasie, to jest do końca roku, ma zamiar przyłączyć jeszcze 600. Zaszczytu posiadania telefonu dostąpili mieszkańcy ulicy Kołobrzeskiej, Narutowicza, Łódzkiej, Wodociągowej i Piłsudskiego. Szkoda, że Telekomunikacja Polska, spółka akcyjna,
nie udostępniła danych o abonentach rezygnujących z telefonu ze względu na najwyższe w Europie opłaty telefoniczne. Dalej więc telefon jest luksusem, a nie normalnością. Chyba więc jest nienormalnie. W ubiegłym tygodniu, dokładnie we wtorek, odbyły się czwarte już amatorskie spotkania teatralne. Na deskach kina Przyjaźń uczniowie Zespołu Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej i pierwszego Liceum Ogólnokształcącego wystawili 5 krótkich sztuk teatralnych. Wśród nich znalazły się Kartoteka według Tadeusza Różewicza, Śluby panieńskie według Aleksandra Hrabiego Fredry, Kros według Jana Parandowskiego oraz Ciociu wróć i Bez tytułu, utwory napisane przez samych uczniów. Przegląd wykazał duże zainteresowanie ze strony młodzieży i jak zapowiedział Andrzej Górka, organizator imprezy, w marcu odbędą się spotkania teatralne piąte. Od jutra w kierunku Polspanu przestaną kursować autobusy. Dyrekcja Komunikacji Miejskiej zawiesiła kursy 4, 7 i 6 ze względu na fatalny stan nawierzchni. Na poparcie tej tezy dyrektor Roman Romanow dodał, że doszło nawet do połamania resorów w dabach, co przysporzyło poważnych kosztów. Warunkiem zawieszenia powyższej decyzji jest remont nawierzchni. Nie wiadomo jednak, kiedy się to stanie, bowiem miasto nie ma pieniędzy, a Polspan się nie spieszy. I jeszcze o komunikacji. Być może już za 3 tygodnie zostanie zorganizowany kurs autobusu numer 3. Nie będzie on jak dotąd kursował przez centrum miasta, ale połączy ulicę Słowiańską z osiedlem Zachód. W środę, 19 stycznia, w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczecinku zorganizowano kolejny w historii szkoły pokaz przygotowany przez uczennice Wydziału Rytmiki. Były to kompozycje przestrzenno-ruchowe we własnej choreografii do miniatur muzycznych. Program starannie przygotowała i z wdziękiem poprowadziła pani Agnieszka Orłowska, prowadząca ten przedmiot w szkole. Wiedząc, że lekcja rytmiki to nauka zachowania się w takt muzyki i płynąca z niej szlachetność ruchu, trzeba stwierdzić, że pokaz udał się znakomicie. W finale wszystkie uczestniczki pokazu wykonały układ choreograficzny pod tytułem Tancerz z udziałem pani Agnieszki. Można mieć nadzieję, że uczennice i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczecinku będą się coraz piękniej poruszać na scenie i w życiu. Kiedy mija półmetek nauki, na wzór balu studniówkowego, organizuje się bale połowinkowe. Tą tradycją podtrzymują uczniowie Technikum Szkoły Rolniczej w Świątkach. W dniu 28 stycznia młodzież klasy trzeciej Technikum Rolniczego bawiła się na balu połowinkowym, którym zorganizowała wspólnie z wychowawcą klasy Andrzejem Pastuszkiem. Jest to półmetek nauki w szkole. Bawiono się przy muzyce dyskotekowej, przeplatanej konkursami i wspólnymi zabawami. Do wspólnej zabawy zaproszono nauczycieli. Bal zakończono nad ranem, a ten dzień pozostanie w pamięci uczniów. W karnawale, zgodnie z tradycją, młodzież klas maturalnych ze szczecineckich szkół bawi się na 100 dni przed maturą, pod okiem swoich wychowawców. W 2 ostatnie soboty dźwiękami muzyki rozbrzmiewały wnętrza szczecineckich szkół średnich. Dziewczęta pokazały się w modnych kreacjach, a chłopcy tradycyjnie w garniturach. Ten miły zwyczaj wspólnej zabawy w szkolnych murach, tuż przed pierwszym w życiu poważnym egzaminem, to dobra tradycja. Może tylko koszty całego składkowego przedsięwzięcia karnawałowego wydają się niektórym trochę na wyrost. Szaleństwa taneczne w dostojnej auli oraz bufet w klasie kojarzący się dotąd z kartkówką, odpytywaniem i stopniami mają jednak swój niepowtarzalny urok. Kiedy skończy się zabawa, pozostanie 99 dni na uporządkowanie zdobytych w szkole wiadomości, potem egzaminy i żegnaj szkoło. O
od 4 lat przy klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szczecinku nie tylko odrobinę ciepła i serdeczności znajduje grupa ponad 40 dzieci z najuboższych rodzin tego miasta. Po skończonych lekcjach codziennie przychodzą do siostry Floriany. Dla wielu z nich być może właśnie tu zjedzony obiad jest jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia. Dzieci tu w ciszy i przy pomocy starszych kolegów mogą odrabiać lekcje. Takie warunki dla wielu z nich we własnych domach rodzinnych są obce. Inicjatorką charytatywnej pomocy była poprzedniczka siostry Floriany, siostra Gizela. W ramach posługi zakonnej przeszła do pracy w innej miejscowości, a jej tradycje i kontynuację rozpoczętej akcji przejęła właśnie siostra Floriana. Człowiek, jak mówią mieszkańcy Szczecinka, o gołębim sercu, matczynych dłoniach i twarzy dobrego ducha. Już zapewne Państwo wiedzą, że temat obecnie jeszcze dwutygodnik, za niedługi czas będzie tygodnikiem. Sam redaktor naczelny periodyku o wydźwięku wybitnie proratuszowym, Jerzy Gasiul, stwierdził, że zmieni to sposób funkcjonowania redakcji i współpracowników. Chodzi głównie o finansowanie i zapłatę dla dziennikarzy współpracujących z pismem. Dotąd w większości pisali oni społecznie. Z podsumowania finansowego wynika, że koszty druku, kolportażu i wypełniania tematu wynoszą rocznie 140 milionów złotych. W sytuacji, gdy pod ręką jest tak przychylna dla szczecineckiego samorządu gazeta, nie wiadomo jak władze miasta potraktują propozycję finansowania nowego tygodnika, który swoim zasięgiem obejmie gminy Pojezierza Drawskiego. Koszty nowej gazety oszacowano na 160 milionów miesięcznie, z zastrzeżeniem, że nikt nie pracuje społecznie. Kolejny numer tematu już w kioskach. Serwis informacyjny przygotował zespół Telewizji Zachód. Ja już się z Państwem żegnam. Zapraszam na dalszą część programu. Dobranoc. Dziś to wszystko. Z kolejną porcją wspomnień wracamy już w środę.